jedna z tych młodych, gniewnych, które wzmocnią nasz klub. Jesteśmy na drodze kompletowania drużyny. Pozyskaliśmy młodą, gniewną libero. Ostatnio reprezentowała barwę SMS-u Szczyrk, ale w juniorkach. Przed nią jeszcze grała medale w barwach MKS-u Karlich. Juleczko, witamy serdecznie. Powiedz coś o sobie. No to ja nazywam się Julia Mazur, ale wszyscy mówią na mnie Dzidzia. No, bo mała jesteś, no. Ale na libero to wystarczy, wiesz? Wystarczy, tak. Wystarczy zdecydowanie. To dobrze. Też się z tego cieszę. Ostatnie 4 lata spędziłam w Szczyrku, tam się uczyłam. W tym roku planuję zdać maturę. Musisz plany wdrożyć w życie po prostu. No ale czy mi pozwolą na to, to się zobaczy. Pozwolą. Zdasz maturę celująco. Mam na ci taką nadzieję właśnie. Super. Juleczko, jakie barwy wcześniej reprezentowałaś przed Kaliszem? Przed Kaliszem grałam jeszcze w juniorkach w Wespę z Wolej Piła. A przed Piłą, bo to pamiętam. A przed Piłą? A przed Piłą w Pałacu Bydgoszcz. A, to taka bydgoszczanka. Skąd pochodzisz? Gdzie się urodziłaś? Ja ogólnie jestem ze Szczecina. No i tutaj też zaczynałam grać. Zachodniopomorski Szczecin. Pomorzanin, tak. Szczecin, dobrze. A kiedy cię zabrali do Bydgoszczy? W pierwszej liceum. Pierwsze liceum, czyli lat miałaś ile? 15, 14. 14. Nie, no, 16 dobrze. Chyba. 16 aż? No tak, bo to gimnazjum było, to 16. To nie tak dawno w sumie, Julek. No. Tak. Juleczko, powiedz mi, jak ci się podoba w MKS-ie Kalisz? Reprezentujesz barwę MKS-u Kalisz w juniorkach. Trochę ten klub już poznałeś. Oczywiście poznałeś od strony bardziej młodzieżowej siatkówki. Teraz poznasz go od strony seniorskiej siatkówki. Powiedz, jakie wrażenia po roku gry w MKS-ie Kalisz? No mi się bardzo podobało. Super. Bardzo się cieszyłam, że dziewczyny tak nas dobrze przyjęły, bo no, my byłyśmy ze Szczyrku, przyjeżdżałyśmy tylko na te główne turnieje. No i a z dziewczynami się dogadywałyśmy bardzo dobrze. No z trenerami chyba też. Nie wiem, nie pamiętam. No i bardzo mi się podobało. Była super atmosfera. No ja nie miałam żadnych zgrzytów. A w ogóle kiedykolwiek miałaś jakieś zgrzyty? Nie przypominam sobie. Ja w życiu. A no właśnie. Juleczko, juniorstwem myślę, że dokończycie i zdobędziecie upragniony medal w rozgrywkach juniorskich, bo wszystko wskazuje na to, że ten turniej finałowy odbędzie się. Niemniej, co ciebie skłoniło do tego, żeby przyjść do nas? Oczywiście poza moją skromną osobą, która jest kluczowa w tym wszystkim, ale co jeszcze, powiedz mi, co tutaj miało wpływ na twoją decyzję, że seniorską karierę zaczniesz od MKS-u Kalisz? No tak, już miałam wcześniej w tej juniorskiej mieć szansę bycia i grania w Kaliszu. No i tak jakby już wszystko poznałam, wszystkich trenerów, dziewczyny też, już widziałam, jak to wszystko się odbywa, treningi. No i bardzo mi się podobało. No i fajnie, że będę wszystkich znała, tak większość znała, jak zacznę ten pierwszy rok w seniorskiej siatkówce. A myślisz, mówisz, że większość nie zdradzając jeszcze oczywiście nazwisk, większość dziewczyn mówi, że będziesz znała, a teraz zapytam tak, większość to znaczy ile? Będzie znała. No policz, raz, dwa, trzy na palcach. No, mówisz, że maturę chcesz zdać z matematyki celującą, no to musisz umieć 10 na palcach. Co najwyżej do 14, no. Do 13, bo ty będziesz 14, no. No, mów. Liczę, no. No, z 5 na pewno. Z 5 6, 7. 7 na pewno. Normalnie już się boję, że będziemy mieli zespół 18+, no może 19+, no dobra, taki serial jest fajny.
Zapraszamy wszystkich na serial 19 plus. Kontynuacja na hali MKS Kalisz. No dobrze, ale też dużo kojarzę. Albo no tak, no z telewizji. No tak, oglądałam. Ileczko, dobrze, większość z nas, powiedz mi, jakie oczekiwania wobec tego sezonu, który przed nami, seniorskiego sezonu. Które miejsce by było dla ciebie sukcesem, jak byś ty to widziała i jak do tego się, na to się zapatrujesz? No, ja bym bardzo chciała zagrać w playoffach. Ja no też. I takie na przykład, no o medal to będzie trudno, ale no to dlaczego? To nie jest niemożliwe. No? Bardzo się cieszę, no. No ale jak takie piąte na przykład, to będzie spoko. Będzie bardzo fajne miejsce. Też tak uważam, oczywiście, że to nie zabiera nam drogi przed walką o jeszcze wyższe cele. Bardzo się z tego cieszymy, że dziewczyny chcemy taki zespół zrobić tutaj z klubem, z zarządem, ze sztabem, żeby najważniejszym celem to była walka, chęć wygrywania i duża charyzma w każdym elemencie, czyli zespół walczący, nie poddający się, grający od początku do końca. I ja mam nadzieję, że ty się nam wpisujesz w ten krajobraz, bo jesteś libero, która potrafi walczyć, prawda to? No mam nadzieję, że tak. Dlaczego tylko masz nadzieję? Powinnaś być przekonana o tym. Jak mam nadzieję, to znaczy powątpiewasz to. Ja wiem. No widzisz, lepiej. Juleczko, grałaś w reprezentacji juniorskiej. Liczysz też pewnie gdzieś po cichu na kadrę pierwszą. Myślisz, że teraz, czy jeszcze musisz trochę pokazać, popracować? Jak oceniasz swoje umiejętności względem? W juniorkach byłaś tą, że tak powiem, pierwszą libero. No jeszcze Monika Jagła często z tobą rywalizowała. Ona gra teraz w Bydgoszczy. Ty przychodzisz do nas. Jak ty widzisz dalszą swoją karierę? Jak uważasz, na jakim etapie jesteś swojego rozwoju? No na pewno muszę jeszcze bardzo dużo spędzić czasu na hali. No i... Rozłożymy ci materac. Będziesz spędzać na hali. Mogę tam spać. Możesz spać. Myślę, że tam miejsce jakieś znajdziemy dla ciebie. Jak chcesz dużo spędzać czasu na hali, to nie ma problemu. Poduszkę też znajdę, śpiwór, damy radę, wiesz? Pojedziemy do Decathlonu, kupimy coś, nie? Nie, no na pewno jeszcze muszę dużo potrenować i dopiero wchodzę w tą seniorską siatkówkę. No, a to jest trochę, no taki spory przeszkód między juniorską a seniorską. Także myślę, że jeszcze musi trochę czasu upłynąć. Tak. Ale wiesz co, może zadzwonić przed tobą, nominowała ciebie twoja koleżanka z reprezentacji, Centa, Weronika. Możesz jej się zapytać, ona przez 6 rok u nas i zapisała się na kolejny rok. Bardzo się z tego cieszymy. Ona wręcz przeciwnie, mówią no jej, że wszyscy straszyli ją tą seniorską siatkówką, że będzie niedobrze, że będzie zła atmosfera, wszystko. Zaś ona wypowiadała się w samych superlatywach, także telefon, dzwonić do Centy i powiesz wszystko. No. A wiem, my już jej dawno pytałyśmy, jak to jest. Dawno nam mówiła, że jest dobrze. Że jest dobrze, no to się cieszę. A jak tam u ciebie? Chodzisz na plażę? No w Szczecinie tak ciężko. No ale możesz pojechać wodolotem do Świnoujścia. Pływa wodolot jeszcze, czy nie pływa już? A nie wiem, Dawno mnie tam nie było. Ale pogoda ładna u was? Dzisiaj pada. Pada. No to w Kaliszu słońce świeci. Zobacz, to dlatego przyjeżdżasz do Kalisza, bo w Kaliszu jest ładniejsza pogoda po prostu. Tak, nie bójmy dokładnie się tego słowa. Juleczko, co byś powiedziała, chciała powiedzieć jeszcze na zakończenie naszego wywiadu kibicom? Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. Będziemy razem wspólnie bawić się siatkówką i wygrywać. Super. I mam nadzieję, że się szybko zobaczymy.
Też mamy taką nadzieję. Oczywiście na koniec każdego wywiadu, Juleczko, musimy zrobić nominację do następnego wywiadu. Kogo nominujesz? Mów, szybko. No Zosię. Zosię, Zosię. No dobrze, czyli na jakiej pozycji gra Zosia, jak ktoś nie wie? No Zosia sypie. Sypie, czyli? A tak bardziej jeszcze rozgrywa. No dobrze, bo tu też musimy wszystkim czarno na białym powiedzieć, co robi. Juleczko, odpoczywaj. Mam nadzieję, że ćwiczysz pilnie, że nie urosłaś w tłuszcz. Bo pamiętaj, na libero im więcej, tym niekoniecznie lepiej. Także pamiętaj, ja wiem, także pilnujemy się. Do zobaczenia w miarę możliwości jak najszybciej. Gorące buziaki, trzymaj się ciepło, do zobaczenia. Do widzenia. Hej, hej. No cześć, cześć.